Dobry wieczór, szanowni państwo. Bardzo serdecznie witam państwa w Literaturhaus w Berlinie dziś wieczorem. Jeżeli rozumiecie państwo język niemiecki, to nie musicie jeszcze używać zestawu słuchawkowego. Za chwilę zmienimy język, będziemy mówić po polsku, także jeśli ktoś z państwa potrzebuje słuchawek, proszę sobie je wziąć przy kasie. Nazywam się Janika Gelinek i razem z Sonią Longolius prowadzę Literaturhaus w Berlinie. Od dawna jestem fanką Doroty Masłowskiej, a taki etos pracy w tej branży wymaga przejrzenia wszystkich manuskryptów, które do nas przychodzą. Manuskrypt tej książki dostałam już kilka miesięcy temu i ostatnio zajrzałam do tego manuskryptu i do tego, co sobie podkreśliłam, co mi się tak bardzo podobało. Te cytaty, które wybrałam, to jak po pięciu głupków wioskowych nanizanych na kalarepę. A drugi fragment, który sobie podkreśliłam, to w drzwiach z bukietem kwiatów ukazuje się pan Kozełko. Jest to mężczyzna niezgrabny, tęgi, nieurodziwy, do bólu praktyczny. Kręcące się wokół fizycznej pracy i rozmaitych interesów w życie nie pozwoliło mu nigdy nabrać manier ani rozwinąć subtelności obejścia. Jego czaszka rzuca nieporadne blaski spod starannej zaczeski. W oczach ma otchłań przerażenia i miłości. I nie wiem jak państwo, ale dla mnie te dwa fragmenty wystarczyły, żeby wiedzieć, co tak bardzo mnie ujęło w tej lekturze manuskryptu Doroty Masłowskiej. Ta kombinacja tej otchłani przerażenia i miłości i ten komizm, jak państwo stwierdzicie dzisiaj na pewno, to, co mnie ujęło. Ja od ponad 20 lat jestem fanką Doroty Masłowskiej. 3 lata temu była u nas już, przedstawiała wtedy książkę Inni ludzie. Dzisiaj jest z nami ponownie, bardzo się z tego cieszę. Rozmowę poprowadzi dzisiaj Arkadiusz Łuba, literaturoznawca i dziennikarz. Mówił mi, że kiedyś chciał przeprowadzić wywiad z Dorotą Masłowską, co mu się nie udało, dlatego tym bardziej cieszy się na dzisiejszy wieczór. Cicho w uchu usłyszycie państwo głos Karoliny Golimowskiej, która dzisiaj tłumaczy dla nas symultanicznie. Życzę dużo przyjemności. Lata 70. Znany muzyk David Bowie wraca pociągiem z Moskwy do Berlina. Wielogodzinna podróż dłuży się. W myślach układa nuty, frazy na nową płytę. To musi być coś wyjątkowego. Coś, co zrewolucjonizuje muzykę światową. Co z tego, gdy impas twórczy nie ustępuje? Podróż do Moskwy miała to zmienić. Tymczasem pociąg jedzie już przez Polskę. To jakiś taki kraj. Słyszał coś o nim. Westchnąwszy, wyciągnął najnowszy nabytek. Jeden z modnych ówcześnie na zachodzie kalkulatorów. Dla zabicia czasu począł sennie liczyć. 8, 8, 3, 7, 4 plus 2, 8, 4, 2, 8, 4, 0 minus 2, 9, 2, 9, 0, 8, 7. Zmierzchało. Za oknem tężała zieleń nieskończonych łąk. W oddali zauważył dwie maleńkie, roziskrzone sylwetki. To były dziewczyny pasące krowy. Zdało mu się nawet, że słyszy ich przeszywające przestrzeń harde, miłosne niemal zawodzenia. Ostrożnie wynurzył się z dusznej gawry przedziałów nieprzenikniony, rzadko posiany słabymi światłami mrok obcej metropolii. Tu David Bowie przepada w ciemnościach dworca. Zarazem wyłania się z nich wnętrze niewielkiego mieszkania w wielkim bloku. Plutonowy Wojciech Krętyk zaczyna dukać bez wprawy na maszynie. Mówi się u nas między sobą, dusi damek z Mokotowa. Są poszkodowane, są obdukcje. Jest portret pamięciowy i ekspertyza fachowców z kryminalistyki. Sprawa się wlecze jakie 2 tygodnie. Póki co w układance brakuje czegoś. Czego, a raczej kogo, a sprawcy. To w naszej wolnej, demokratycznej ojczyźnie ludowej nie ma racji się wydarzyć. Jedna, poturbowana, uraz oka, w szoku, niewiele pamięta.
Druga zemdlała, zbite kolana, naderwane brzydkie ucho. Ponoć dusił ją szalikiem. Ze wszystkiego pamięta tylko deseń śnieżynki i obcojęzyczny napis ski. Wojtuś! Co chcesz? Czemu więc tu piszę? Czy to pamiętnik podlotka, w którym jak pierwsza, lepsza cielęcina upuszczam pary, nie mogąc pomieścić w oczach ogromu zakłamania, niegodziwości, brudu? Literatura niepiękna. Fasada wymalowana pysznie, kolorowa. Łopoczą flagi na pochodach i rosną nowe bloki. W zaułkach zaś na obrzeżach roi się robactwo. Serce mieć z plastyku. Nie czuć, nie widzieć. Codzienności podmiejskich wysypisk, gdzie starzy ludzie, czy jeszcze wciąż ludzie, dużą się denaturatem. Wojtek! Co? Można wiedzieć, czemu lampę świecisz nocną? Wziąłem do domu sprawozdanie. Myślisz, że pamiętniczek tu sobie pisze? Literaturę tworzę? Ciągle tylko pracujesz. Prawda? Bowie w Warszawie na podstawie książki Doroty Masłowskiej pod tym samym tytułem. Książka ukazała się prawie dokładnie rok temu w wydawnictwie literackim, w takim właśnie wydaniu jak tutaj z przodu. A słuchowisko, które przed chwilą słyszeliśmy, czy fragment tego słuchowiska raczej, początek książki, dla Audioteki wyreżyserował Paweł Świątek. W niemieckim przekładzie Olafa Kühla to tłumaczenie ukazało się, ta książka ukazała się właśnie niedawno w wydawnictwie Rowold. Dziś David Bowie pewnie znowu potrzebowałby paszportu po Brexicie na wjazd do Polski i do Unii Europejskiej. Dorota Masłowska od przedwczoraj jest posiadaczką paszportu paszportów. Zdobyła mianowicie, została wyróżniona w ważnej nagrodzie kulturalnej w Polsce właśnie paszportem polityki jako kreatorka kultury. No i to jest taki paszport paszportów. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Jestem w tej chwili posiadaczką trzech paszportów i miałam pokusę, żeby zabrać paszport paszportów w drodze do Berlina i okazać go na granicy i rozkoszować się niemożnością pojechania na nim nigdzie, ale no wiedziałam, że nikt mnie o niego nie zapyta. Szkoda. Ten krótki, początkowy fragment, który przed chwilą słyszeliśmy, dobrze wprowadza nas w fabułę książki. David Bowie pojawia się w Warszawie w latach 70. Jednocześnie z jego pojawieniem się mowa jest o tajemniczym dusidamku, mężczyźnie w zimowym szaliku z obcobrzmiącym napisem napadającym i duszącym kobiety. Mamy też zarysowaną sytuację ówczesnego małżeństwa, milicjanta i jego żony. No i wokół tej wizyty i tych zbrodni uknuta jest fabuła tego dramatu. Ta książka została napisana na zamówienie. Warszawski Teatr Studio, to jest program do tego spektaklu, poprosił panią o napisanie sztuki teatralnej. Monika Strzępka w Artystach w takim serialu i John Madden w Zakochanym Szekspirze pokazali nam, jak się pisze sztuki praktycznie na bieżąco, z próby na próbę. A jak piszesz je takie książki na zamówienie? Na pewno inaczej. Ja nigdy nie pisałam w teatrze. Kiedy zaczynałam pracować w teatrze, wydawała mi się praca z aktorami bardzo kusząca i wydawało mi się, że siedzenie na próbach i czerpanie z takiego żywego języka będzie bardzo atrakcyjne, ale bardzo szybko się rozczarowałam, bo próby w teatrze w dużej mierze polegają jednak na siedzeniu na krześle i nie okazało się to dla mnie jakimś twórczym środowiskiem w taki bezpośredni sposób. Natomiast rzeczywiście napisałam trzy sztuki na zamówienie. Tych zamówień miałam więcej, ale trzy udało mi się napisać. I było to tak, że Teatr Studio zastawił na mnie trochę taką pułapkę, bo
Ja jakieś 10 lat temu, jedna z moich porażek w tej kwestii, zostałam zaproszona do współpracy przez Muzeum Powstania Warszawskiego. I to wtedy wpadłam na ten pomysł, to znaczy myśląc o tym, co mogłabym napisać dla Muzeum Powstania i o Powstaniu, to szukałam właśnie jakiegoś współczesnego kontekstu, czegokolwiek, co połączyłoby Warszawę współczesną z tamtą. I olśniło mnie, że to, co naprawdę chciałabym napisać i to, czyimi oczami chciałabym tę Warszawę zobaczyć, to David Bowie. I ten pomysł, o ile wtedy nie udało mi się go zrealizować, to został gdzieś z tyłu mojej głowy. I kiedy Teatr Studio do mnie z nim wrócił, nie tyle, że miałam strasznie ochotę to napisać, co po prostu byłam zazdrosna, że dadzą to komuś innemu i on to źle zrobi. To dlatego właśnie ten Bowie w Warszawie? Stąd on w tej książce? Nie do końca. To znaczy mnie po prostu wydawało się, że to są wspaniałe oczy, że bardzo chciałabym to zobaczyć, że bardzo chciałabym zaspekulować i stworzyć fantazję o tym, co on mógł tu zobaczyć, czego dotknąć, kogo minąć na ulicy. I w ogóle chciałam wejść w Warszawę tamtych czasów i Polskę tamtych czasów w jego butach i raczej w jego głowie. On jest takim wehikułem zatem, który nas w tamte czasy przenosi. Akcja dramatu dzieje się w tych 70-tych latach, w tym słynnym 76 w kwietniu, kiedy to David Bowie pojawił się na kilkadziesiąt minut w Warszawie. Ale sama książka ukazała się właśnie mniej więcej rok temu, więc pisała ją pani jakby tu i teraz. Jest pani rocznikiem 83. Nie mogła więc jakby pani poznać tamtych realiów no tak namacalnie, z autopsji, na żywo i w tamtych czasach głęboko, jakby jeden do jednego. Na czym się więc pani opierała? Jakie to były może książki, filmy, płyty długogrające? Jakie? W oczywisty sposób nie jest to sztuka o takich aspiracjach dokumentalnych, bo tak jak pan wspomniał, nie mam po prostu do tego uprawnień, jako osoba urodzona sporo później. Ale też myślę, że w ogóle nie taki był mój cel, nie takie było moje zamierzenie i nie byłabym w stanie się w ogóle rozlubować, rozmiłować w takiej faktografii. Myślę, że też od początku ogromnie bałam się fanów Davida Bowiego, którzy są fanatycznych fanów, takich radykałów, którzy od początku deptali mi po piętach, to znaczy odkąd było wiadomo, że piszę coś takiego, to czekano na mój błąd, kiedy się pomylę, kiedy napiszę, że przyjechał o niewłaściwej godzinie, że wysiadł na innej stacji niż naprawdę wysiadł, że szedł inną trasą niż w rzeczywistości. Więc kompletnie nie miałam takich, chciałam ominąć właśnie pułapkę takiej faktograficznej rekonstrukcji jego pobytu w tej nieszczęsnej Warszawie. I wiedziałam, że chcę, żeby to była fantazja. Oczywiście po publikacji tekstu przyczepili się nie tylko do mnie Bowielodzy, że tak powiem, ale też sekcja kobiet, które uważają, że David Bowie był predatorem seksualnym i nie można pisać o nim sztuk teatralnych. Więc jeszcze no, takich miałam oponentów i wiedziałam, że po prostu David Bowie ma tylu takich obsesyjnych obserwatorów,
obsesyjnych fanów, że, że to jest bardzo o nim, ale on może być tylko oczami, bo nie miałabym odwagi po prostu jakkolwiek fantazjować o nim samym i o jego postaci. O czym ja mówię? Jakie było pytanie? Jakie płyty, jakie książki ewentualnie? Aha, więc, co pani studiowała? Więc myślę, że jakimś takim moim pomysłem na to było wgryzienie się w taki bardzo fałszywy, dydaktyczny język polskiej sztuki popularnej lat 70. No, czyli socrealistycznych seriali, filmów i książek popularnych, czyli książek kryminalnych, obyczajowych, książek dla młodzieży, które były ówcześnie masowo produkowane, no bo być może przypominało to w jakiś sposób sytuację rynkową, w której teraz jest literatura, to znaczy, że książki powstawały na zamówienie, były w jakiś sposób produkowane i realizowały jakieś takie propagandowe i dydaktyczne założenia kulturalne. W związku z tym język, którym były napisane, był bardzo fałszywy, jakby to nazwać, niezgrabny, pełen jakichś takiego fikcyjnego slangu młodzieżowego, bardzo oficjalny, bardzo usztywniony, poprawny. I właśnie w tym, ten specyficzny ton usiłowałam złapać. Mnie on ekscytuje, myślę, że dla wielu czytelników przyzwyczajonych do normalniejszych, bardziej zwyczajnych tembrów w literaturze jest on trudny. Jestem też bardzo ciekawa, jak on wybrzmiał w niemieckim tłumaczeniu. O tym porozmawiamy na pewno jeszcze, ale właśnie powiedziała pani, że ten Bowie miał być tylko takimi oczami. Rzeczywiście, samego Bowiego jako postaci jest w tej książce niewiele, więc też w sumie tak się zdziwiłem, jak pani powiedziała, że się Bowielodzy przyczepili o tego Bowiego, że dlaczego? Przecież praktycznie go tam nie ma, pojawia się na początku i na końcu. I o samej muzyce jego również jest niewiele. Ale właśnie, pani tekst jest taki rytmiczny. Gdyby się uprzeć, to jest to wręcz partytura. Są w nim też piosenki. To też na kanwie Bowiego taka forma? Myślę, że to raczej wynika z mojego zamiłowania do musicalu i do umuzyczniania swoich utworów teatralnych. No i też dlatego, że jestem fanatyczką muzyki z lat 70., z lat 60. i bardzo ją lubię, często jej słucham i trochę marzyłam o tym, żeby się zakraść do tych lat i skonstruować takie piosenki w ich duchu. Tak, ja tam usłyszałem i Połomskiego, i Sośnicką. Ojej, kto śpiewał Wąs, Demarczyk. Demarczyk. Właśnie, to się słyszy rzeczywiście. Ale a propos tych piosenek, ja myślę, że one były jeszcze ważne z innego powodu. Piosenki bardzo wyraziście przewodzą ducha czasu. To znaczy w nich jest bardzo dużo czegoś, co bym nazwała taką narodową podświadomością, ponieważ posługują się oklepanymi hasłami. Często są ludowe w duchu i myślę, że szczególnie te piosenki właśnie z czasów PRL-u, piosenki pisane wyłącznie przez mężczyzn, bo dopiero zmieniło się to dopiero, kiedy Agnieszka Osiecka zaczęła pisać dla kobiet teksty. Wcześniej wszystkie kobiety w polskiej muzyce śpiewały teksty pisane przez mężczyzn, więc te piosenki są w szczególny sposób przekłamane, nieszczere i mnie właśnie, tak jak mówiłam,
interesował ten bardzo nieszczery, fałszywy ton i to jego chciałam zrekonstruować, bo to on był nośnikiem bardzo nierównej kondycji kobiet i właściwie bardzo nierównej kondycji wszystkich oprócz mężczyzn. Aha, czyli tutaj nie tylko dwie płcie gdzieś tam są w tle, ale więcej płci. Kiedy czytałem ten tekst, no to tak, widziałem zapiekanki z pieczarkami, pralkę franie, futro z nutri, puste haki w mięsnym, puste półki w sklepach. Kartki na produkty spożywcze, wyroby czekoladopodobne, nie czekoladowe, tylko właśnie czekoladopodobne. Tapczono półki i meblościanki, orężadę, ciągłe kolejki za wszystkim, właśnie tę propagandę, o której pani już wspomniała. No i przede wszystkim brak wolności jednak. A Bowie tej wolności chyba symbolem jest jakimś w tej książce i tego zachodu, do którego Polacy nie mieli dostępu. Co chciała pani wydobyć tą opozycją? Chciałam wydobyć potrzask rzeczywistości, która dusi swoich uczestników i użytkowników na wielu różnych poziomach. Chciałam oddać duszną atmosferę zakleszczenia właśnie w fałszywym języku, w biedzie, w szarości. W nieprawdzie, w której ludzie żyli, w takiej zakłamanej obyczajowości, uwikłanej w jakąś taką w ekonomię, w jałowość. Myślałam, że po prostu David Bowie, jako taki ówcześnie wywrotowy artysta, kolorowy ptak, forsujący bardzo różne granice ludzkiej egzystencji i stwarzający sobie własne kanony estetyczne i etyczne. Myślałam, że był bardzo ciekawym kontrastem dla tego, co się ówcześnie w Polsce działo, a raczej nie działo, bo wydaje mi się, że tu panował z kolei przykurcz i paraliż i jakieś taka półśmierć po prostu. Po 1989 zmienił się w Polsce ustrój i gospodarczy, i polityczny przede wszystkim. I jakby ta wolność wybuchnęła. Nagrodzona Grand Pressem książka Olgi Gitkiewicz o pociągach i o tym właśnie, jak to wszyscy przesiedli się z komunikacji publicznej na samochody, no bo właśnie mógł nas zawieźć tam, dokąd chcieliśmy i kiedy chcieliśmy i nie musieliśmy się nikogo pytać, ani patrzeć na zegarek, kiedy odjazd, kiedy przyjazd. Czyli ta wolność zdominowała ten kraj. Czy coś nas czy coś Polaków z tej ówczesnej szarości i tego zniewolenia dzisiaj charakteryzuje? Jesteśmy spadkobiercami w jakimś sensie i jeśli tak, to w jakim tamtejszych Polaków? Myślę, że gdybyśmy nie byli, ja bym tego tematu nie ruszała. Nie napisałam tej książki, żeby pokazać, jak było w Polsce w latach 70., tylko właśnie jak bardzo z tego wynikamy, jak bardzo nasza rzeczywistość, w której obecnie funkcjonujemy, wynika z tamtej szarości i z tamtego przyduszenia, że przyduszeni ludzie rodzą kolejnych przyduszonych ludzi i że to zostaje w genach zarówno mentalnych, jak i zwyczajnie fizycznych. Myślę sobie, że to, co pan powiedział o Oldze Gitkiewicz i nie zdążę, ta książka się nazywa, przepraszam. Jej refleksji o dezorganizacji i dekonstrukcji transportu publicznego w Polsce, to jest ciekawy kontekst, dlatego że myślę, że w tej kwestii jesteśmy bardzo podobni do na przykład Rosji. Symbolem wolności osobistej i dobrobytu i życia na wysokim poziomie jest posiadanie bardzo wielu samochodów, a transport publiczny stał się synonimem
biedy i życiowego upodlenia. W związku z czym rozwarstwienie społeczne się pogłębia, a powietrze staje się coraz bardziej czarne, ale dla ludzi w Polsce jeszcze bardzo długo będą ważne atrybuty posiadania i takie gesty majątkowe, bo tym rekompensują sobie lata nędzy. Mhm. Bardzo chcą wyrażać też hierarchię społeczną przez właśnie takie, przez przedmioty. Żeby zakończyć tę część wokół tytułu, jakby wokół Bowiego, muszę przyznać, że bardzo podoba mi się pani propozycja, w jaki sposób David Bowie wszedł w posiadanie płyty gramofonowej zespołu Śląsk, na której znalazła się piosenka Hello Kanye, będąca inspiracją dla Warsaw, wydanej na płycie Low w 1977 roku, pierwszej z tak zwanej berlińskiej trylogii Bowiego. Ale nie zdradzę Państwu, w jaki sposób Bowie wszedł w posiadanie tej płyty. Muszą Państwo przeczytać tę książkę. Mam natomiast właśnie wrażenie, że to oczami Bowiego, tak jak Pani mówiła, poznajemy ówczesnych mieszkańców Warszawy i ówczesne realia. Bowie w Warszawie można po polsku czytać jako Bowim w Warszawie, tak? Czyli ta gra językowa w polskim bowiem w Warszawie, trzy kropki, no i coś tam się w tej Warszawie dzieje. On mówi w jednym z wywiadów, czy mu powiedział w jednym z wywiadów, jeśli pójdę na całość, może ludzie dostrzegą we mnie samych siebie, bo jestem ich odbiciem. Na ile się w nim odbijamy? To jest bardzo trudne pytanie, bo to jest pytanie dla mnie o rolę artysty w społeczeństwie i rolę radykalnego artysty, który jest gotów przekraczać różne granice, żeby prowokować, żeby stawiać pytania i wyzywać ludzi do wolności. Ale czy my się w nim odbijamy? Niekoniecznie. To znaczy myślę, że sztuka i bycie artystą bardzo często polega na specyficznych uwarunkowaniach. Ja czasem myślę o nich nawet jako o uwarunkowaniach neurologicznych, nie tylko psychicznych, po prostu o pewnym ukształtowaniu mózgu, które pozwala jednostce nie czuć tak wysokiego lęku społecznego, jaki wiąże się u normalnej jednostki z przekraczaniem granic, na przykład etycznych, na przykład obyczajowych. I jest to rodzaj wyzwania do refleksji, do kwestionowania, ale niekoniecznie my, zwykli ludzie, jesteśmy w stanie za tym pójść i to naśladować. Więc cieszę się, że ktoś to kwestionuje, ale koszta kwestionowania też są bardzo wysokie. Nie wszyscy mogą je ponieść. Mhm. Zrobimy małą cezurę. Dyrektorka Domu Literatury, pani Janika Gelinek, prosiła mnie, bym panią poprosił o krótki fragment w pani brzmieniu, jak to czyta autorka swoją własną sztukę, a później nieco dłuższy po niemiecku, w niemieckim tłumaczeniu przeczyta sama pani dyrektor. Dobrze. Przeczytam scenę szóstą. Przy stole matka, ciocia Wacia i wujek Jurek. Wujek je mechanicznie, pogrążony w swoich rozmyślaniach, a matka z ciocią Wacią rozmawiają ze sobą przesłodzonymi, wysokimi głosami, choć czuć podskórne napięcie właściwe zwaśnionym od zawsze siostrom oraz wysiłek wkładany przez nie w to, by się tak od razu nie pozabijać. Siedzą więc obok siebie nieco sztywne, starając się nie zawadzić o siebie wzrokiem,
tak jakby spojrzawszy nieopatrznie w oczy drugiej, mogły zobaczyć tam to, co wiedzą o sobie aż nazbyt dobrze. Konflikty i wieloletnia rozłąka umożliwiły im zbudowanie siebie na nowo. Nowe wersje życiorysów i rodzinnych hierarchii, nigdy nie kwestionowane i z nikim nie konfrontowane, miały dobre warunki, by bujnie rozkwitnąć. Teraz jednak obydwie są w zagrożeniu. W każdej chwili może dojść do konfrontacji i audytu. W radiu leci Chopin, coś wzniosłego i ostatecznego w rodzaju etiudy rewolucyjnej. Matka. Ja już przed śmiercią, tak jak niczego nie żałuję, tak jedynie filharmonii. Patrzeć, jak pianista zawiśnie ciężko nad klawiaturą, niby sokół nad swą ofiarą, po czym runie, rozsypie się kaskadą dźwięków. Słyszałaś, jak pysznie teraz wziął ten pasaż? Ciocia Wacia. Pasaż, srasasz. A ja już wcale nie gram. Na co pianina u nas stoi, nie wiem, tylko kurzem zachodzi. Matka. Patrzeć na dłonie śmigłe, co gonią po klawiszach, jak dwa postrzelone właśnie zające, w konaniu swym szalejąc. I wiotczeją, mdleją co chwilę, by wtem znów żyć i brać kolejny przyczółek ciszy i kolejne... Ciocia Wacia. A Boguśce słoń na ucho nadepnął. Bo Jurku, przymówiliśmy nauczyciela, to uciekł z płaczem, gubiąc nuty. Na mnie tylko śni się czasem tamto pianino od nas z domu, pamiętasz? Jak żeśmy weszły wtedy jeszcze dziewczynki. Pożoga, pustka i tylko to pianino rozstrojone, zasrane przez koty. I ty zaczęłaś grać. I grałaś. Mnie się już znudziło, to zaczęłam się rozglądać. I wtedy właśnie tamten nastkastik znalazłam. Mówię, patrz, Maryjka, to chyba... Wujek Jurek, znając sprawę nachtkastlika lepiej niż by chciał, a jednocześnie nie mogąc znaleźć więcej podniet w zakończonym przedwcześnie z powodu braku potraw posiłku, powraca do swych rozmyślań. W związku z tym w przedpokoju pojawia się młoda kobieta w samych figach. Skrada się do wieszaka i łaps za króliki cioci Waci. Ponętnym wzrokiem striptizerki, wtulając się w futro jak we włochatą pierś kochanka, skrada się do wujka Jurka, który patrzy na nią zahipnotyzowany i nagle rozpromieniony. Kobietka ta tanecznym susem ładuje się wujkowi Jurkowi na kolana, za nic mając gdaczące w nieskończoność matkę i ciocię Wacie. Wujek Jurek. No już, tylko nie majtek tak nim, a nie zahacz o nic. Kobieta. Ładnie mi? Wujek. Bardzo ładnie, tylko perfumami nie zaperfumuj, bo to będzie tragedia jak stąd do Grójca. Przez ich romanse przebijają znowu głosy matki i cioci Waci. Dalej gadają jedna przez drugą tonem fatycznym. A co, a to, a jak, a tak, a pewnie, nie słuchając się nawzajem. Mają sobie do opowiedzenia całe życie. Każda chce drugiej się pochwalić, że to ona, mimo krzywd i policzków od losu i bliskich, wyszła na swoje. Matka. Ja mówiłam Regince, ciekawisz się książkami, idź na medycynę. Tak pięknie zawsze recytowałaś wiersze. Mówię jej, tak pięknie zawsze recytowałaś wiersze, idź na politechnikę. To jest zawód, co się zawsze przyda. To uparła się na studium nauczycielskie. Co z tego przyszło? Ciocia Wacia. Wacia. Bogusia miała pójść na dentystykę. Jurek już miejsce wystarał. Jej mówił, czasy się mogą zmienić, a zęby zawsze będą zepsute. Co z tego, gdy nawet do 10 klasy już promocji nie dostała? Zrównoważona i skromna, a jedynie rozwydrzona. Moralnie zachwiana, fizycznie nadmiernie rozbudzona i innym daje zły przykład. Nauczyciele nachwalić się jej nie mogli. Jaka pilna, jaka pojętna, tyle że tempa, cyniczna i nie nauka jej w głowie, ale wagary, kawiarnie, podrywki i chłopcy. Nierzadko sporo starsi. Jeden to nawet w wieku Jurka. Matka. Reginka tak samo, świetne wyniki. Jednego dnia przychodzi nawet pismo od uczelni. To może już skończę, co? Zrobi miejsce pani dyrektor. Tak. I think I need to explain that. Yeah, but it's your debut. Dorota said at the beginning, well, it's enough to hear the little piece at the beginning. And I said, no, the audience is going to kill us if they don't hear you. And then we said that we need a tiny little piece in German. And that's what I'm going to read now. Ich bin also der kleine deutsche Werbeblock jetzt, damit Sie auch rausgehen und das Buch dann kaufen. Wieder am Tisch. Mutter, Tante Vatscha und Onkel Jurek. Jurek isst monoton, in Gedanken vertieft,
Mutter und Tante Watscha unterhalten sich mit zuckersüßen, hohen Stimmen, denen man die latente Spannung zwischen den seit ewig verzankten Schwestern anmerkt. Ihr Bemühen, sich nicht auf der Stelle gegenseitig umzubringen. So sitzen sie also parallel nebeneinander, etwas steif und bemühen sich, nicht mit den Blicken aneinander zu geraten. So als könnten sie, wenn sie sich unbedacht in die Augen schauen, etwas zu sehen bekommen, was sie nur allzu gut voneinander wissen. Die Konflikte und die jahrelange Trennung haben es ihnen ermöglicht, sich selbst neu aufzubauen. Neue Lebensläufe und Familienhierarchien, nie hinterfragt und nie mit jemandem konfrontiert, konnten auf diese Weise üppig gedeihen. Jetzt jedoch sind beide gefährdet. Jeden Moment kann es zur Konfrontation und Buchprüfung kommen. Im Radio läuft Chopin, etwas Erhabenes und Endzeitliches wie die Revolutionsetüde. Mutter oder die Stimme der Mutter. Sonst ist es mir ja am Ende um nichts schade, aber um die Philharmonie schon. Zu sehen, wie der Pianist über den Tasten dreut, wie ein Falke über seinem Opfer, wie er dann hinabstößt, zustößt, in einer Klangkaskade zerstäubt. Hast du gehört, wie prachtvoll er diese Passage jetzt genommen hat? Tante Watscha oder die Stimme von Watscha. Pissarsch-Passage! Ich spiele überhaupt gar nicht mehr. Wozu das Klavier bei uns steht, weiß ich nicht. Staubfänger. Mutter. Die schlanken Hände zu sehen, die über die Tasten jagen wie zwei angeschossene Hasen in wirbelndem Todeskampf und erschlaffen, kraftlos bald, um noch einmal wieder aufzuleben, den nächsten Brückenkopf der Stille zu nehmen und noch ein und... Tante Watscha. Clotilda haben sie ins Gehör geschissen, ganz wie Jurek. Wir haben den Lehrer gerüffelt, da lief der heulend weg, ließ die Noten fallen. Und ich träume nur manchmal von dem Klavier bei uns zu Hause. Weißt du noch, wie wir damals reinkamen, Mädchen noch, Feuersbrunst, alles leer und nur dieses verstimmte Klavier von Katzen vollgekackt. Und du begannst zu spielen und spieltest, ich bekam es schon satt und sah mich um und... Da entdeckte ich dieses Nachtkastel. Ich sagte, schau, Marika, das ist doch Onkel Jurek, der die Sache mit dem Nachtkastel besser kennt, als ihm lieb ist und der keine weitere Ablenkung bei der mangels Gerichten vorzeitig beendeten Mahlzeit findet, gerät ins Sinieren. Das führt dazu, dass im Flur eine junge Frau auftaucht, bekleidet mit nichts als einem Slip. Sie schleicht zum Garderobenständer und zack an Tante Watschas Kaninchenpelz. Mit dem verführerischen Schritt einer Stripperin, an den Pelz geschmiegt wie an die haarige Brust des Geliebten, schleicht sie sich an Onkel Jurek heran, der sie wie hypnotisiert anstarrt und plötzlich erstrahlt. Tänzerisch hüpft das kleine Frauenwesen Onkel Jurek auf die Knie, ohne sich um das endlose Gegacker von der Mutter und Tante Watscha zu scheren. Onkel Jurek, na was denn, wedel nur nicht so mit diesem Fummel, komm nirgends ran. Frau, steht er mir gut? Onkel, sehr gut, nur parfümier es jetzt nicht mit deinem Duft ein, das gibt sonst eine Katastrophe von hier bis Grotschek. Mutter sieht das diskret. Was ist denn das für eine Olle? Tante Watscha winkt verächtlich ab. Ach die, Beamtin von unserer Post, unverheiratet, ein Kind. Ist ja schon irre an sich. Wenn unverheiratet, woher das Kind? Frau, für Sie ein Pelz und für mich nur öde Nylons? Wann kaufst du mir auch ein? Onkel, ach Unsinn. Das ist Exportabfall, dritte Qualität. Schmiegt das Gesicht an ihren Busen. Ich muss ja auch erst sehen, ob du dir das verdient hast, ob du dich ordentlich sauber gewaschen hast, ob du ein reines Herz hast. Warte, warte. Durch ihre Tändelei dringen wieder die Stimmen der Mutter und Watschas hindurch. Sie schwatzen weiter durcheinander, emphatischer Tonation. Ach was, ach wie, sagt bloß, ach ja, ja sicher, ohne einander zuzuhören.
Sie haben sich ihr ganzes Leben zu erzählen. Jede will vor der anderen damit prahlen, dass sie trotz der Schläge und Ohrfeigen von Schicksal und Verwandten ganz gut durchgekommen ist. Jede will über die andere triumphieren, wenigstens in der Erzählung. Doch die zensierten und aufgepeppten Versionen der Tatsachen, die sie einander vorsetzen, bekommen immer wieder unkontrollierte Risse und lassen die Wahrheit durchscheinen. Infolgedessen rutschen ihnen Dinge heraus, die sie überhaupt nicht die Absicht hatten zu sagen. Vielen Dank. Danke. Dziękuję. Hybrydę kryminału i dramatu obyczajowego wykorzystuje pani do opowiedzenia nieco głębszej historii, jednak moim zdaniem. Bo książka jest o przemocy mentalnej, mizoginicznej, tłamszącej kobietę. Znamienne, że grasujący w dramacie przestępca napada tylko na kobiety. Niczym tak zwany wampir z Zagłębia, Zdzisław Marchwicki, który od połowy lat 60. do marca 1970 zabił 14 kobiet i usiłował zabić kolejnych 7. Jetzt werden wir genau. Kiedy patrzę na okładkę polskiego wydania, die wir auch gleich hier sehen werden, tak jest, po lewej stronie ten ruszcz po środku, no przypomina mi gorset. Gorset, który może i podkreślał sylwetkę, ale przede wszystkim jednak ograniczał i zniewalał kobiece ciało. Tak też funkcjonuje jako idiom. Mówi się przecież o zamknięciu w gorsecie. No i właśnie, ten gorset... das nächste? Eben, gorset albo kolczugowiec po lewej, albo właśnie polip po prawej, które też tego typu gorsety przypominają. Tylko dla Państwa wyjaśnienia, oczywiście na dole to jest napisane, żeby nie zmyliła wielkość. Ten kolczugowiec, ten korset Tiersen ma od 100 do 500 nanometrów, czyli jest mini, mini, mini. Natomiast ten polip po prawej może mieć nawet kilkanaście centymetrów. No właśnie, głównymi postaciami uczyniła Pani kobiety, i to kobiety w jakimś sensie zamknięte w tych różnych gorsetach tamtych czasów i obyczajów. Pani Nastka jest ofiarą przemocy domowej i męża pijaka, który ją też bije. Judyta, narzuconych ról społecznych, podobnie zresztą jak Regina, walcząca bezskutecznie o możliwość bycia sobą. Żona Plutonowego, niepracująca, przez męża traktowana z góry, no i jednak dość przedmiotowo. Jedynie Bogumiła, jako była operka, wnosi nieco zachodniowolnościowego powiewu. Dlaczego tak? Skąd ta gama stosunków społecznych w odniesieniu do kobiet właśnie? Studiując literaturę i filmy z lat 70. nie mogłam pominąć tego odkrycia. To znaczy, tak jak już mówiłam, użyłam figury Davida Bowiego do zajrzenia do tych lat i to, co tam odkryłam, moim głównym znaleziskiem, najbardziej spektakularnym, była po prostu utajona, ale zmasowana przemoc wobec kobiet. Ich bardzo niska, nierówna pozycja. I właściwie ten David Bowie posłużył mi do pewnego rodzaju badania, to znaczy po prostu chciałam to wszystko, co bardzo dobrze znam i co jest dla mnie jak powietrze, zobaczyć na nowo, zobaczyć wyraziście. I dlatego ta książka jest trochę takim almanachem polskiej przemocy wobec kobiet. Tam się pojawia również inny wątek, mianowicie trzy różne młode kobiety, bohaterki tej sztuki, łączy także właśnie wątek homoseksualny. Regina przeżywa lesbijską inicjację z Judytą, koleżanką z obozu studenckiego. Bogumiła demonstruje Reginie
cudzysłowie instrukcji obsługi mężczyzn, no ale jej próby odbywają się jednak między dwoma dziewczynami. Polska historiografia niewiele mówi o mniejszościach seksualnych w PRL-u. W roku 2012 ukazała się książka Krzysztofa Tomasika GRL, jako pierwsza tak obszernie poruszająca ten temat. Prawie 10 lat później, bo w 2021 ukazała się książka Hyacynt, PRL wobec homoseksualistów Remigiusza Ryzińskiego. A dlaczego pani zajęła się tym tematem? Dlatego, że to była druga rzecz, o której musiałam napisać, bo na nią natrafiłam. To znaczy na nieistnienie lesbijek w PRL-u. O ile figura homoseksualisty, zwrodnialca, szwędającego się po miejskich ubikacjach istniała i była tępiona, to lesbijki nie zasługiwały nawet na potępienie, bo one po prostu nie istniały. Bardzo zainteresował mnie temat takiej seksualności, pewnych uwarunkowań ciała i duszy, które nie mogą znaleźć wyrazu nawet u swojego posiadacza, bo ich po prostu nie ma. Funkcjonują na zasadzie takiego głuchego instynktu, o którym osoba, w której on istnieje, myśli, że jest chory, że jest po prostu głosem szatana albo jakiegoś piekła w niej, jakiejś nicości. I że jest też jedyna na świecie, bo to przewija się we wspomnieniach kobiet z tamtych czasów, że myślały właśnie, że są takie jedyne na świecie. I to bardzo mnie przejęło. To jest coś, co taka kondycja, na którą nie było słów. I ja chciałam w przyszłości po prostu i nadać jej nazwy, nadać temu doświadczeniu nazwy wstecznie. Skoro przy nazwach jesteśmy, pani bohaterki noszą jakieś nazwy, jakieś imiona. I tak sobie myślę, Regina, a więc królowa, Bogumiła, a więc miła Bogu, i Judyta z hebrajskiego, chwalona. Myślę sobie, królowa, no bo jest królową akcji, tak, główną bohaterką książki. Bogumiła jest miłą Bogu taka, jaką jest, ale chwała także Judycie, która przed swoją homoseksualnością jednak świadomie ucieka w relacje hetero, bo wie, że inaczej nie miałaby racji bytu, bo tak jak pani powiedziała, właśnie lesbijki w PRL-u nie istniały. Czy tak? Na ile nie są to przypadkowe imiona? Są to całkowicie przypadkowe imiona, które wybrałam wyłącznie po ich cudacznym brzmieniu, cudacznym w tej chwili, bo nie są to imiona już często nadawane, ale ta interpretacja jest bardzo interesująca i doceniam włożoną w nią inwencję twórczą. No właśnie, ale tak. Bardzo w ogóle wydaje mi się inspirująca taka wizja pisarki siedzącej z kalendarzem imion i dobierającej je dla swoich bohaterów na podstawie ich starogreckich znaczeń. No, przyznałem się pani za kulisami, że w związku z moim również żydowskim pochodzeniem czytam bardzo akribicznie teksty. Tak, więc wnikam w nie głęboko i staram się no, może odkryć jakieś drugie, trzecie dno, nie tylko to. A ono może istnieć niezależnie od autora. Oczywiście. I jego ograniczeń umysłowych. Ale nie czuję się też do końca jakby zmieszany, ponieważ pytanie było właśnie, na ile to są przypadkowe? I pytanie również było, czy tak, czy ja dobrym tropem idę. Nie ma pan dlaczego być zmieszany całkowicie, dlatego że myślę, że na tym w ogóle polega odbieranie sztuki, że na interpretacjach i
nadinterpretacjach też. Lubiłam te czasy, kiedy nie znałam języka angielskiego i wyobrażałam sobie, o czym mogą być piosenki, których namiętnie słucham i sama tworzyłam dla nich znaczenie. Były wtedy dużo piękniejsze niż kiedy zrozumiałam, o czym mówią słowa. To mam inne pytanie. Przy drugiej lekturze, no tak wyrywkowo już czytałem równolegle oryginał polski i tłumaczenie na niemiecki Olafa Kühla i odkryłem na przykład, że w niemieckim tłumaczeniu Bogumiły w ogóle nie ma. Tam zamiast Bogumiły pojawia się Klotylda na użytek pewnego żartu słownego związanego zresztą z klozetem, które notabene w polskim oryginale jest omówiony i też znakomicie funkcjonuje. Tłumacz Olaf Kühl, jak powiedziałem, Bogumiłę zamienia w Klotyldę. Ze starogermańskiego sławny plus bitwa, żeby się uczepić tych słowotwórczych analiz. Tylko że nie ma w tym żadnej bitwy. Ważniejsza wydaje mi się możliwość właśnie tej chociażby nawet mojej interpretacji, że z tą jej homoseksualnością, z tą jej lesbijskością Bogumiła po prostu była lubiana gdzieś tam na górze taką, nie, jaką była. Nie, to jest nie? Pochodzenie tego... tej postaci w mojej sztuce jest zupełnie inne. I myślę, że Olaf, tworząc z niej Klotyldę, wspiął się na wyżyny po prostu błyskotliwości, dlatego że ta postać, tę postać wprowadziłam do mojej sztuki wprost z opowieści Antoni Lloyd-Jones, tłumaczki literatury, bardzo wybitnej i znanej tłumaczki literatury polskiej na angielski, tłumaczki między innymi Olgi Tokarczuk, która będąc w moim programie radiowym opowiedziała o swojej polskiej niani, która żyła z nimi w domu w latach 70. Była bardzo nieurodziwą i tęgą dziewczyną, którą oni strasznie pogardzali, zwłaszcza, która dużo tłukła też ich porcelany. Antonia o tym bardzo brutalnie opowiedziała, wywołując burzę wśród internautów. No i właśnie oni... ekscytowali się tym, że Bog po angielsku to właśnie closet i ekscytowali się przekształcaniem jej imienia właśnie w takich ubikacyjnych kontekstach i zabawiali. Jest to okropna historia, bardzo w sumie niekorzystna, ale postanowiłam ożywić tę postać właśnie dlatego i ją wyemancypować z tej okropnej historii Antoni. Tak, ona się nawet mści w pani sztuce w piękny sposób. To też państwo przeczytają, mam nadzieję, czy mamy tak nadzieję. Po prostu chciałam w jakiś sposób uratować ją z tych strasznych szyderstw tej piekielnej rodzinki. No i dobrze. Słyszeliśmy to przed chwilą w czytaniu, w oryginale sztuka, tak, dramat z podziałem na rolę, też pisany wersami. W tłumaczeniu jest to jednak ciąg, również to się nazywa jednak powieścią. To było słychać, pani rzeczywiście miała pewien rytm czytając po polsku, kiedy czytała pani Gelinek, no rzeczywiście ten tekst płynął. Pani świadomie odeszła od powieści na korzyść bardziej skądinąd skondensowanego dramatu. Mylę się, czy nie? Jest to dla mnie... Ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy... Nie wiem, dlaczego piszę dramaty. Może dlatego, że mają barwniejsze życie niż powieści. Po prostu trafiają do kolejnych teatrów, gdzie są na różne sposoby ożywiane.
chyba dlatego mi się je jakoś przyjemniej pisze. Ale tak naprawdę bardzo jest mi trudno powiedzieć, dlaczego. To w takim razie chyba tylko faceci zostali nam do przybliżenia, których też jest parę w tym utworze, ale którzy bardziej w kontekście kobiet tam istnieją. Dusi Damek z tym wspomnianym na początku szalikiem z napisem Ski. Mówi się o nim, stanowi zagrożenie, bo napada i morduje kobiety. Plutonowy, jeden z bohaterów, szuka wyjaśnienia tego Ski na szaliku. No i tutaj taka kolejna gra z czytelnikiem w moim odczytaniu, bo z jednej strony obnaża nieznajomość języków obcych przez Polaków. Jedyna Bogumiła była za granicą i wplata tych kilka angielskich zwrotów do swojego języka. Z drugiej to może być po prostu sport narciarski, tak? Może ktoś był za granicą, udało się i przywiózł sobie taki szalik. A może to po prostu jakiś Polak, bo ski to popularny sufiks dla polskiego nazwiska. Kozłowski, Tarczyński, Zieliński. Tacy byli mężczyźni w latach 70. albo tacy są i teraz? Dusi Damkowie? Mnie chodziło o takie zwykłe ski, że taki szalik, że pada śnieg i są na nim góry. Taki typowy szalik zimowy. W przeciwieństwie do szalika jesienno-wiosennego, który zazwyczaj posiada na sobie jakąś abstrakcyjną kratę lub po prostu jest kawałkiem jesiennej mgły, to tutaj chodziło mi o taki prawdziwy szalik. Okej, okay. To skąd w takim razie ten Dusi Damek, przed którym wszyscy mają taki strach, na który ten swój strach też jakby projektują? I tacy są w domach swoich, prawda? Bo Plutonowy jednak jest opryskliwy i zaborczy w stosunku do żony. Dusi Damek, rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, bazowałam na historii wampira z Zagłębia legendarnego, ale też na programach 997, czyli takim proto-programie programie milicyjnym, proto serialu kryminalnym z PRL-u, gdzie w bardzo krwawy i brutalny sposób rekonstruowane były różne prawdziwe zbrodnie. Lała się taka czerwona farba i mimo tego, że te rekonstrukcje były często bardzo niezgrabne i niedopracowane, to jednak emanowało z nich okrucieństwo i prawdziwa przemoc. To było dla mnie bardzo inspirujące, dlatego że czułam w tym programie taką jakiś taki rytuał grożenia i straszenia społeczeństwa takim wiszącym w powietrzu rozlewem krwi. I w szczególności właśnie krwawe zbrodnie na kobietach moim zdaniem wprowadzały do takiego społecznego obiegu brak poczucia bezpieczeństwa, takie ciągłe zagrożenie, które też potem odbijało się w takich legendach miejskich, czyli takim ludowym odbiciu tych historii kryminalnych, w których na przykład po Warszawie krążył czarny samochód porywający przechodzące kobiety i wypruwające im wnętrzności. Znaczy, nie wiem, kto wykrawał im wnętrzności, ale próbowałam wyrazić stopień goru, który panował w tych fantazjach. Kiedy tak pani o tym mówi, o tym wiszącym zagrożeniu i tej ciągłej takiej poczuciu niebezpieczeństwa, no to tak rzuca mi się to skojarzenie z tymi ciągle zagrażającymi Polsce Niemcami dzisiaj. Też jako taki wieczny wróg, Rosja, a jeszcze bardziej Niemcy. Ja z kolei pomyślałam o tym, w jakiś sposób te fantazje takie krwawo-seksualne
były ówcześnie odbiciem historii wojennych, to znaczy jak rezonowały w ludziach, którzy taką grozę naprawdę przeżyli. I też dlaczego w czasach pokoju te historie muszą wracać. Myślę, że to ma jakieś takie bardzo głębokie, antropologiczne po prostu podłoże, że nawet kiedy wojna nie wydarza się, fantazjujemy po prostu o złu i w jakiś sposób musimy przeżywać je w fikcjach, jego istnienie. To zło też jest dobrym instrumentem w polityce. Ale dobrze, zanim oddamy Państwu głos, proszę przygotować się, będziemy odpytywać. Plutonowy jest z jednej strony cyniczny, a z drugiej nad wyraz poetycki. Dyrektor księgarni to z kolei niespełniony pisarz, władczo traktujący swoje pracownice, próbujący wywierać wpływ na rynek wydawniczy, skupując i ukrywając książkę konkurencji. Me Too w filmie, w teatrze, w łódzkiej filmówce, skoro mamy profesora łódzkiej filmówki jako ilustratora pani książki po polsku. Me Too w show biznesie, w muzyce, w sporcie. Przemoc, mobbing i tym podobne są wszędzie, także w branży wydawniczej. Przez bycie autorką też jest się w różny sposób związaną tym gorsetem, o którym tutaj rozmawialiśmy. Więc na ile jest to książka także o pani? Myślę, że jest ona o mnie i myślę, że tworząc te żałosne męskie figury w jakiś sposób powetowałam sobie za lata męczenia się w świecie literatury, który w Polsce, kiedy debiutowałam, zawiadywany był stuprocentowo przez mężczyzn. Ja w toku swojej pracy artystycznej byłam przez różnych mężczyzn zawłaszczana, zawiadywana i nie byłam tego nawet świadoma. Był to dla mnie jakiś taki zupełnie przezroczyste zjawisko. Myślę sobie, które zaczęłam dostrzegać dopiero jako już dojrzała osoba. Zaczęło doprowadzać mnie do szału, że literaturoznawcy albo pisarze z dużo mniejszym dorobkiem niż mój bezustannie mają wiele na mój temat do powiedzenia na temat tego, co robię. Komentowania, co powinnam robić, dlaczego się skończyłam, dlaczego moja kariera poszła źle, kiedy się wreszcie skończę. I w pewnym momencie po prostu zrozumiałam, że jest to po prostu absurdalne. I trochę to pomściłam, tworząc właśnie te niekorzystne, nadużywające swojej władzy postaci. Mówiła pani o tym, że sztuki teatralne mają swoje dalsze życia, bo czy to film, czy to właśnie sztuka, czy to słuchowisko. Ilustrator jest profesorem łódzkiej filmówki, jest animatorem. W 2019 roku Mariusz Wilczyński wystąpił z filmem Zabij to i wyjedź z tego miasta w nowo utworzonej sekcji festiwalu filmowego Berlinale, Encounters. Właśnie, zrobił ilustrację do pani książki. Może pani zdradzić? Będzie z tego jakaś animacja? No, obawiam się, że nie, ale jestem zaszczycona, że Mariusz Wilczyński zgodził się opracować tę książkę, zrobić do niej ilustrację. Zobaczywszy po raz pierwszy Zabij to i wyjść z tego miasta, po prostu poczułam taką tożsamość tych dwóch rzeczy, tego filmu i mojej książki. Poczułam, że to jest bardzo podobne czucie lat 70. i takiego
trzonu polskiej tożsamości i że jest ono jednocześnie, jakby to nazwać, jest turpistyczne, jest absurdalne, a jednocześnie głęboko bolesne i w jakiś tam sposób czułe i dlatego go o to poprosiłam. Jestem bardzo wdzięczna, że się zgodził, więc nie jestem pazerna, nie żądam więcej. Dla mnie to jest spełnione. Dziękuję. W takim razie mamy jeszcze czas na kilka pytań. Tak, mikrofon jest do dyspozycji. Proszę, kto z Państwa miałby ochotę zapytać o coś naszej gościni. Dürfen auch auf Deutsch fragen. Wir haben auch ein Headset für Dorota und vielleicht bitte möglichst langsam und ins Mikro, dann kann Carolina übersetzen, ja? Ja, to pani tłumaczy, prawda? Proszę pani. O. Tak? Mogę sobie użyć tych słuchawek. Tak, dobra, dziękuję. Pani Doroto, bardzo miło mi, że mogę panią posłuchać i bardzo miło się słucha tego. Ja mam takie pytanie, właściwie to jest trochę pytanie sugerujące, ale pani się nie da zwieść temu, więc... Mam nadzieję. Mamy takie w domu przysłowie, oszukała mnie Kinga Rusin na różne sytuacje. To znane przysłowie. Tak zwane przysłowie. Oszukała mnie też Polska, takie mam poczucie. I myślę sobie, że trochę podążam pani tropem, to znaczy szukam w przeszłości jakichś takich powodów, dla których jest tak, jak jest dzisiaj. Ostatnio oglądam Bezludną Wyspę i też szukam tam różnych takich tematów, które są związane z tym, dlaczego dzisiaj kobiety mają tak, jak mają. Jest bardzo fantastyczne, polecam serdecznie. I zastanawiam się, czy to nie jest uproszczenie, czy to nie jest po prostu redukowanie swojego lęku w związku z tym, jak było i szukanie takiej przyczyny, jednej przyczyny, że tak było, dlatego jest teraz dzisiaj tak. Że to nie jest coś więcej, że to nie jest coś bardziej po prostu współczesnego, tego, co jest wokół nas dzisiaj, a nie tylko to, co było w przeszłości, że nie da się tak tego jakby umieścić w takim trybie związku przyczynowo-skutkowym. Dzięki. Myślę, że to jest trafna intuicja. Myślę, że społeczeństwo jest tak w ogóle złożonym tworem i to, że żyjemy w świecie z naszą taką trudną historią i trudną mentalnością pokiereszowaną, zdeprawowaną przez naszą pogmatwaną historię, rozszerzyliśmy się nagle na taki świat bez granic, który cały czas przynosi rozmaite patologie współczesności i że jedno z drugim się miesza i że to są wszystko takie nowotwory, to są wypadkowe i myślę sobie, po prostu, że nie jest winna nasza historia, tylko że ona tworzy bardzo trudny grunt pod zmianę i wyradzają się z niej bardzo dziwne twory. Ale jestem głęboko przekonana, że nie sposób tego wymazać, że nasi dziadkowie i nasi rodzice byli bardzo specyficznie ukształtowani i że przekazali nam różne nieaktualne już obsesje i spaczenia, które my kontynuujemy nawet o tym nie wiedząc. Dlatego ja myślę raczej o przeszłości jako o komponencie
a nie głównym powodzie zabałaganionej polskiej mentalności. Po prostu to jest bardzo niekorzystny grunt, na którym z trudem cokolwiek kwitnie. Ja się bardzo bałam, że moja małżonka zabierze mi pytanie, ale nie zrobiła tego. Dzisiaj spotykamy Panią w Berlinie i opowiada Pani o tym, że ta książka opowiadająca w ogóle o tym dusznym klimacie i mizoginicznym klimacie lat 70. No jest napisana nie bez powodu, opowiada też historię, opowiada też coś o współczesnej Polsce. I ponieważ my teraz doświadczamy takiego bardzo ciekawego okresu pierwszych miesięcy na emigracji, to bardzo mnie ciekawi, czy mając taką głęboką refleksję i świadomość tego, co się dzieje w Polsce, miewa Pani taką pokusę, aby stamtąd wyjechać? I pytanie dodatkowe, jak Pani sądzi, jak obserwowanie tych zjawisk z zewnątrz wpłynęłoby na Pani twórczość? Myślę, że jak każda wrażliwa osoba, miewam fantazję o tym, że mieszkam gdzie indziej i że to wszystko mnie nie dotyczy. Natomiast jako pisarka jestem trochę uzależniona od języka polskiego, bo tylko ten język rozumiem w tym stopniu, tak dogłębnie i tak przeżywam jego mechanizmy i myślę, że wyprowadziwszy się i żyjąc gdzie indziej, byłabym dużo szczęśliwsza. Ale pozbawiłabym się czegoś bardzo głębokiego i potrzebnego mi do pełni. To znaczy moje życie byłoby lżejsze, ale też nieznośnie lżejsze. To jeszcze mamy czas na dwa pytania. Proszę się odważać. Proszę. Ja czytałem parę pani książek i przy czytaniu tej książki skojarzył mi się trochę z Sławomirem Rożkiem. I moje pytanie do pani, czy Sławomir Rożek miał jakiś wpływ na pani dzieło? Głównie taki, że poznałam kiedyś Sławomira Rożka. Jadłam z nim pierogi i pan Sławomir powiedział mi, że wydaje mu się, to znaczy bardzo niewiele do mnie mówił, właściwie głównie jadł. Ale powiedział do mnie jedno zdanie, że wydaje mu się, że jestem szczera i żebym taka pozostała. I tego się trzymam. Myślę, że mogło to wywrzeć na mnie większy wpływ niż zdaję sobie sprawę. Jeśli, tak, proszę, pani w drugim rzędzie. Ja się też odważam na pytanie podobne, ponieważ nie czytałam książki, a znam pani poprzednie utwory, ale miałam takie, jak pani czytała, miałam takie wrażenie, czy tu jest Gombrowicz, czy tu jest Transatlantyk? No, bardzo możliwe, bo Transatlantyk to jedna z moich ulubionych książek. I nie wykluczam, że mogła przeżreć mi mózg. I nawet kiedy nie chcę jej kopiować, to w jakiś sposób może być wyczuwalne to powinowactwo. Cieszę się, że miałam dobrą intuicję i spekulację, bo ja byłam Pani Doroto, dziękuję serdecznie. Ale bardziej oczywista, a spekulacje pana Arkadiusza były eksperymentalne.
Dziękuję. Chciałam je dowartościować. Dziękuję. Pani Dorota, dziękuję za dowartościowanie. Ja bardzo dziękuję wszystkim, że przyszli i bardzo mi się ciekawie rozmawiało w Berlinie, do którego w końcu David Bowie zmierzał przez tą Warszawę, więc jest to rodzaj spełnienia dla mnie. W końcu tu dojechał. Bardzo się cieszę. I ten David Bowie, jego głowa i logo Rowold Berlin jest na niemieckim przekładzie. Zapraszamy. Nie wiem. Jeśli ktoś ma ochotę, żebym podpisała mu książkę, to zapraszam. To oczywiście podpiszę. Tak, właśnie. Pani Dorota będzie również podpisywać. Również Państwu dziękuję, Pani Dyrektor, za zaproszenie i wydawnictwu dziękujemy. Ale doceńmy też debiut aktorski, Pani Dyrektor. Brawa. To może wcale nie jest koniec tej kariery. To. Und bitte einen großen Applaus für Karolina Golimowska. Genau, Karolina Golimowska, nasza tłumaczka. Chodź się pokaż, Karolina. Wir laden Karolina auch kurz nach vorne ein, damit wir sehen und nicht nur hören. So. Großartige Arbeit, danke. Vielen Dank, schön, dass Sie da waren. Kaufen Sie draußen das Buch und gerne auch ein Glas Wein. Schönen Abend noch.